Na tym krótkim filmiku chciałam Wam pokazać, czym różni się tak zwane odchylenie standardowe lub wariancja nieobciążona od tak zwanej zwykłego odchylenia standardowego lub wariancji, czyli inaczej mówiąc, obciążonego błędem. Chodzi o to, że pierwsze odchylenie standardowe lub wariancja, z którym się spotykamy podczas nauki statystyki, czy opisowej, czy matematycznej, jest ten wzór. Ten wzór mówi o tym, że będziemy musieli sumować, gdybyśmy mieli liczyć oczywiście na piechotę, sumować kwadraty czego? Tych różnic. Różnic dokładnie od jak od każdej wartości odjęlibyśmy średnią. I takie różnice od średniej podniesione do kwadratu, a potem sumowane, należy podzielić przez łączną liczbę tych zaobserwowanych wyników. Dzięki takiemu wyliczeniu otrzymamy wynik wariancji. Wariancja ta jest powiedzmy mniej dokładna niż tak zwana wariancja nieobciążona. Różnią się te wzory między sobą bardzo w niewielkim stopniu, ponieważ tu w mianowniku mamy liczbę obserwacji, czyli tu akurat byśmy nazwali po prostu wielkością próby, a tu jest ta sama próba, ale zmniejszona o 1. We wzorze zmienia się tylko symbol u góry tak zwanego daszka i tu jest wariancja i tu jest wariancja, ale niektórzy wykładowcy pokazują nie tylko zwykłą wariancję, ale również wariancję nieobciążoną błędem. Krótko mówiąc, ta wariancja, tak zwana nieobciążona, jest bardziej dokładna i ją należy często stosować, gdy mamy do czynienia z bardzo niewielką próbą. Już nie chodzi o próbę niższą równą od 30, ale przy próbie kilkuelementowej wyniki wariancji, a potem odchylenia standardowego są dokładne bardziej w przypadku, gdy podzielimy przez n minus 1. Dalej idąc, czy wariancję z niej policzymy pierwiastek z tej wariancji obciążonej, czyli tej powiedzmy stosowanej dla większej liczby obserwacji, czy z wariancji tej nieobciążonej, za każdym razem odchylenie standardowe to po prostu pierwiastek z wariancji. Także to odchylenie jest tak zwanym standardowym odchyleniem, domyślnie obciążonym błędem, czyli stosowanym przy większej liczbie obserwacji, a niektórzy wykładowcy stosują tak zwane nieobciążone i wówczas różnica, tak jak widzicie, jest analogicznie jak tutaj, tylko tego symbolu, że w miejsce n wpisujemy tutaj n minus 1 i dodajemy symbol daszka. W niektórych zadaniach jest jasno napisane, że otrzymany wynik odchylenia standardowego jest odchyleniem nieobciążonym. Wówczas należy po prostu pamiętać o tej własności, że tu jest n minus 1 i stosować wzory bazujące na odchyleniu standardowym nieobciążonym.